Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy znowu na Palianowie przed moim rozwalonym domkiem. I przychodzę tutaj pod ten właśnie mój, w sumie to mój, bo u mnie na chacie. Ale pod ten basen, który jest u mnie na chacie i widzę, że tu są takie świece. I totalnie nie wiem, dokąd te świece prowadzą, ale ewidentnie widzę, że prowadzą ja do jakiejś drogi. Gdzieś tam lecą, tak z tego co widziałem. Więc dzisiaj sobie chyba tam za tym pójdziemy, bo szczerze przyznam, że jestem mega ciekaw, o co tutaj chodzi. Ktoś wybudował mi basen, do dzisiaj nie wiem kto. I zastanawiam się w ogóle, co to tu robi. Nie wiem, czy mam się tego pozbywać, czy nie. W sumie ładny ten basen, wiecie, póki co jeszcze nie mam pomysłu na ten mój dom jakby. Więc jeżeli wam się taki basen podoba, no to co? To zostawimy go tutaj chyba, nie? I zamieniam mój dom na basen. O nie, najgorzej, nie? No muszę to jakoś zmienić prędzej czy później. Ale póki co niech sobie jest, na razie mi to nie przeszkadza. Bo i tak tutaj za bardzo nie mam na razie pomysłu, jak to tutaj zmienię, nie mam na to czasu teraz. Ale dobra, skupmy się na tych świecach może. Albo zanim jednak skupimy się na świecach, to poproszę was widzowie o to, żebyście zostawili łapkę w górę i zasubskrybowali kanał, ponieważ filmy są codziennie. Zapraszam też na kanał vlogowy, ponieważ tam dobijamy już prawie 100 tysięcy subskrypcji, widzowie. 100 tysięcy, wiecie co to oznacza 100 tysięcy? To jest bardzo ważna liczba w życiu youtubera, ponieważ to jest pierwsza taka liczba, za którą dostaje się jakąś nagrodę od YouTube'a. I jest to złoty przycisk, tak jak tam mam złoty przycisk. Boże, złoty, srebrny przycisk. Tam jest srebrny przycisk, więc będę miał taki drugi, jak tam dobijemy 100 koła, więc bardzo fajnie. Tak samo zapraszam was na plusa, ponieważ tam też jakby nie brakuje nam wiele do tego, żeby dobić również te 100 koła, bo mamy tam 85 tysięcy chyba subskrypcji, więc no wiadomo, 15 tysięcy to nie tak łatwo, ale myślę, że damy radę. W każdym razie, co dzisiaj? No skupmy się na tych świecach może. Pójdźmy za tymi świecami, zobaczymy, dokąd one w ogóle prowadzą. Widzę, że one skręcają tutaj i idą gdzieś tu. Tutaj idzie ta kolejna świeca na górę. Nie, tu idzie, dobra, tu jest kolejna świeca. Dobra, widzę, że nie są jakoś gęste, więc dobra, widzę, gdzie idą te świece. Okej, idą chyba na most. Tak, na most idą, czyli idziemy gdzieś tam dalej. Dobra, jestem ciekaw, dokąd, w ogóle co to jest? Kto to zbudował? Nawet nie mam pojęcia, kto to zbudował, ale dobra. Tutaj jest coś, tu są świece, dobra, tutaj coś jest tu. Ej, tam jest jakieś coś. Tam jest coś żółtego. Ej, czy to jest coś powiązanego z tamtym moim basenem, czy nie? Nie wiem, dobra, pójdźmy za świecami, może one doprowadzą nas do tego może, czy nie? Dobra, tu idą świece, tu są świece, tu. Gdzie jest kolejna świeca? Czy one wychodzą poza wioskę, czy coś takiego? Czy pod wodą są może? O, tu jest pod wodą, dobra, czekajcie, to w takim razie, czy jest po drugiej stronie? Nie widzę nigdzie żadnej świecy po drugiej stronie, więc chyba tutaj nie. Na brzegu też, no czekajcie, zobaczmy, czy tutaj gdzieś są pod wodą. Jest tu świeca pod wodą, dobra, jest. Jest, tu jest świeca kolejna, dobra. Czy jest gdzieś kolejna świeca, o, tu są na dole świece, dobra. Tu są na dole świece. O kurde, tu jest jakieś przejście. Czy chcemy tu wpływać? O kurde, ale to jest ciągle pod wodą. Dobra, no ja mam niby oddychanie pod wodą na hełmie. Ale szczerze przyznam, że chyba wolałbym się cofnąć do laboratorium po podkę na oddychanie pod wodą, bo chyba tam taką mam i wtedy mógłbym o wiele dłużej wytrzymać pod tą wodą, a nie wiem, jak długi jest ten tunel. Więc zejdźmy sobie może po tą podkę. Jesteśmy obok laboratorium, to nie ma co, że tak powiem, wybrzydzać, a może nam to pomóc. Tu muszę tą szybę dodać, kurczę, bo zapomniałem o tej szybie. Tu też, ojeny. Dobra, tutaj. O nie, nie mam oddychania pod wodą? O nie, ale możemy sobie skraftować jakoś, czekajcie, czy ja mam wszystko, co jest potrzebne do oddychania pod wodą. Albo wiecie co, dobra, olewamy to, nie robię tej podki, po prostu lecimy tam dalej, zobaczmy, co tam się kryje w tym tunelu, bo wydaje mi się, że powinienem dać radę, po prostu muszę odpowiednio tlenu nabrać, od razu tam polecieć, wiemy, gdzie lecieć, więc po prostu, tak wiecie, na speedrunie po prostu, wchodzimy do wody, od razu płyniemy i zobaczymy, najwyżej się utopimy, nie? To jest to, albo będziemy szukać jakiegoś, nie, to nie tu, ale tu też coś jest, nie wiem, co to jest w ogóle za miejsce, co to są za dorsze. Dobra, tu schodzimy, uwaga, 3, 2, 1, 0. Pum, dobra, nie mamy dużo czasu, więc trzeba lecieć jak najszybciej, mamy dobry czas mamy, dobra, to jest tam. Czy tutaj był jakiś szkielet? Nie, dobra. Mamy czas, dobra, płyniemy tu. Dokąd nas to zaprowadzi? Mega tu jest ciemno w ogóle, ale dobra, lećmy w tą stronę i po prostu zobaczmy, dokąd nas to zaprowadzi. Dobra, tu jest skręt jakiś, dobra, czy to już jest końcówka? Póki co na dopiero dwie bańki zlazły, więc luz, dobra, o nie, to leci do góry, dobra, ale to może tu będzie coś do oddychania. Lecimy do góry. O nie, tu jest ciągle woda, co jest grane? Ej, mam nadzieję, że to za niedługo się skończy. Co jest kolejny tu? Dobra, tam jest znowu jakiś, o nie, teraz tu jest. Teraz w dół. Ej, bo mi się zaraz skończą bąble. Bąble mi się skończą. Ej, dobra, co jest grane? Gdzie ja jestem? Dobra, tu jest jakiś skręt w lewo. Dobra, tu się świeci, dobra, tu się świeci. Co tu jest?
Co to jest? Czekajcie, nie. Ja tu muszę się wykopać na bok. Wkopujemy się na bok, nabierzmy sobie tlenu. Dobra, udało się. Czy to mi woda zniszczy? Chyba tak. W każdym razie, nawet jeśli woda nie zniszczy, to i tak to jakby nie wstrzymuje wody, więc trudno. Dobra, tu jest jakaś gąbka, nie wiem o co chodzi. Dobra, rozwalmy to. Zobaczmy, co tutaj jest po drugiej stronie. O kurde, co to jest? Czekajcie, wpłyniemy tutaj. Tu jest jakaś dziura na górę. Co to jest za jakiś pokój? Kto mi tutaj coś takiego wybudował? O co tu chodzi? Skrzynki są puste. Co to jest? To jest shulker box! Żółty! Ej, dobra, ktoś sobie tu bazę umie zbudować. Czekajcie, czy... dobra, powietrze muszę nabrać, powietrze szybko, tutaj normalne powietrze. Ej, nie wiem totalnie o co chodzi z tym miejscem, coś tutaj jest dziwnego. Nie wiem co to jest za miejsce, ale tu jest coś do góry jakieś wyjście, zobaczmy dokąd to wychodzi. Rozwalmy to, o kurde, ja to będę rozwalał wieki przecież. O nie, no nie, no dobra, zdążę, bo ja mam długie, mam to oddychanie pod wodą, więc git. Dobra, zdążymy to rozwalić, tylko mam nadzieję, że za tym nie będzie kolejnego jakiegoś do rozwalenia. Proszę, dobra. Gdzie my jesteśmy? Pokażcie mi to. No, co, nie mogę... Nie, to się... Nie, no tam coś musi... O kurczę. Nie! To się nie dzieje naprawdę! Co wy gadacie, że to jest ten mój basen? Nie, co to jest? Kto se tu coś takiego wybudował? O co tu chodzi? O nie, dobra, murujemy to. Czekajcie, zamurujmy tutaj. Nie wiem, o co tu chodzi. Co to jest za pomieszczenie dziwne? Dobra, puste są skrzynki, czyli nic tutaj nie ma. W sumie to nic tu nie ma. Ej, co to jest? Co to jest dziwnego? Dobra, muruję to, wyłażę stąd. Ale o co tu chodzi? Dlaczego ktoś mi taki... Dobra, widzowie, ja nie wiem o co chodzi. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, bo ja totalnie nie mam pojęcia. Ja może pójdę porozmawiać z kimś o tym. Czekajcie, kto jest na ser... Wiecie co... Nie wiem, co mam o tym myśleć. Jestem w szoku. Ktoś ma jakąś bazę pod basenem. Fajnie. Jestem trochę zakłopotany z tym basenem, bo serio totalnie nie wiem co mam z nim zrobić i nie wiem kto to tam wybudował, więc ja wiecie co zrobię tak, ja zabiorę sobie tutaj książkę jedną i ja pójdę zostawić wiadomość do Milki po prostu, że tutaj coś takiego jest, bo nie ma jej teraz i jakby nie mogę jej tego przekazać, ale zostawię jej wiadomość, że jest taki właśnie, że tak powiem, schowane coś pod tym moim, pod tym basenem, że tam jest jakiś, nie wiem jak to nazwać, no jakaś baza tajna pod tym basenem, no tak mi się wydaje, że tak to możemy nazwać. Zrobiłem sobie skrzynkę z jej rzeczy i po prostu zostawię tutaj skrzynkę przed tym i napiszmy tak. Siema Milki. Nie wiem co się dzieje, ale ktoś wybudował pod basenem w moim domu jakąś tajną bazę. Mega dziwne to jest. Jak byś zobaczyła coś dziwnego, daj szybko znać. Ja będę szukał osoby, która to zrobiła. Pozdro. Dobra, zostawiam taką wiadomość. Nie wiem o co chodzi, widzowie, bo wiecie, jaki jest problem taki, że faktycznie pogadałem później z chłopakami i okazało się, że faktycznie ktoś się włamał na serwer i że faktycznie ktoś tutaj, że tak powiem, jest. I właśnie nie wiem, czy to ta osoba właśnie nie buduje takich rzeczy. Ale wiecie, przeleciałem się po Palionowie już niejednokrotnie i nie zauważyłem nic podobnego, co by tutaj mnie jakoś tak bardzo zszokowało. Więc nie wiem totalnie, o co tutaj chodzi i nie wiem, czy jakakolwiek czy to się zdarzyło tylko tutaj, czy to gdzieś indziej też jest, może gdzieś poukrywane. Totalnie nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie mam wrażenie, że to ta nowa osoba, która tutaj się włamała, jest odpowiedzialna za to wszystko. I szczerze, kurczę, ledwo co skończył się drama z Lucyferem i tak dalej. Ja już chciałem tutaj wszystko poukładać, a tutaj się dowiaduję, że ktoś się włamał na serwer. I nie wiem, czy to jest ktoś zły, czy to jest ktoś pozytywny, totalnie nie mam pojęcia, ale zrobił mi basen w domu. Więc to nie może być pozytywne. Chyba, no chociaż w sumie basen nie jest pozytywny, wiecie, no niby nic złego nie zrobił, ale zajął mój dom. To jest tak być nie może, to mi się nie podoba bardzo. No ale dobra widzowie, to by było na tyle. Ja nie wiem co mam o tym dalej sądzić, bo no nie wiem tak naprawdę, nie? Czekam na wasze informacje, na wasze jakieś przypuszczenia, co to może być i tak dalej. Ja kończę odcinek w tym momencie, dzisiaj taki krótszy, ale spokojnie, będą za niedługo dłuższe, bo za nie było masa dłuższych, a ja teraz bardzo dużo pracy mam też, ponieważ zaproszę was na kanał vlogowy. Tam się po prostu za niedługo będą fajne rzeczy działy i fajne rzeczy planuję, więc wbijaj się tam po prostu. Tyle, nie mówię nic więcej. Pozdro, elo!